Dzień dobry kochani, witam was, wasza ulubiona vlogerka obozowa. Jestem tutaj razem z moją przyjaciółką Krówką. Mamy teraz ciszę po obiedniu i z racji tego chcielibyśmy wam opowiedzieć trochę, jak minęła nam ta połowa dnia, ponieważ dzisiaj już jest 10 dzień naszego obozu i już za 4 dni stąd niestety będziemy wyjeżdżać, ale na razie się tym nie martwimy. O dzisiejszym dniu no to powiemy tak. No byliśmy na wycieczce w Dębkach. Tak, byliśmy w Dębkach, mieliśmy tam czas wolny. A druga połowa obozu pojechała do... Sławutkowa. Sławutkowa, dokładnie, tak to się nazywa. Ciężka nazwa, ale byli tam. Trzeba się przyzwyczaić, że to jest taka trudna nazwa, trzeba się jej trochę nauczyć, kilka razy ją wymówić. Ale właśnie młodsza część naszego obozu pojechała sobie do Sławutkowa. Do parku dinozaurów. Jechali, tam jest naprawdę świetny park dinozaurów. I on jest taki też trochę multimedialny. Są tam jakieś, wiecie, efekty, wszystko nowoczesne, więc nikt się nie zanudził. Ale jakby my z Krówką się nie zakwalifikowałyśmy do tej kategorii wiekowej i musiałyśmy zostać ze starszymi wędrownikami i takie tam. Ale też było fajnie, żeby nie było. Nie, było bardzo fajnie. Przeszliśmy się na piechotę do Dębek, taki, wiecie, trening z rana, marsz po lesie, to bardzo fajna sprawa. Mhm. Ale wracając, mieliśmy wolny czas w Dębkach. Mieliśmy okazję, żeby kupić sobie nawzajem prezenty. Swoi cisi przyjaciele kupowali sobie nawzajem prezenty, żeby już mieć gotowe, jak będziemy kończyć nasz obóz. Mogliśmy się też najeść naszych ulubionych przysmaków, frykasów i innych takich tam. A ja za to kupiłam prezent dla mojego cichego, ale... Może później się dowiecie, co to było, tak wiecie, przy zakończeniu karmi. Ja jeszcze nie kupiłam prezentu dla swojego cichego, bo jutro też będziemy w Dębkach. Ale to jeszcze wam nie powiem, dlaczego jutro będziemy tak, w Dębkach. Tak, to jest tajemnica, to jest tajemnica. Jutro się dowiecie, musicie być uważni. No i mamy teraz sobie ciszę po obiedniu, która w sumie za 20 minut się kończy. I tak, będą zajęcia fabularne. I nie powiem wam jeszcze o jakiej tematyce, bo to jest niespodzianka i dowiecie się o tym, jak będą zajęcia. No to teraz mogę wam powiedzieć, jaka jest fabuła dzisiejszego dnia. Otóż kontynuujemy niezwykłą przygodę Kubusia Puchatka i właśnie trwa gra fabularna i jesteśmy na pierwszym punkcie. Jest ze mną Oliwia i Oliwia powie, co się tutaj dzieje. Uczestnicy dopasowują opisy postaci do danej postaci. Bardzo ciekawy punkt, ponieważ uczestnice malują farbami za pomocą swoich palców postacie z bajki Kubuś Puchatek i jest oczywiście utrudnienie, bo mają zawiązane oczy i muszą malować to, co powiedzą im inne osoby z patronka. Jakby chciałabym się dowiedzieć, co się dzieje na tym punkcie, bo widzę, że są szyfry, ale co to wszystko oznacza? To znaczy, że Sobo ma zaszyfrowaną wiadomość i nie umie jej odszyfrować, dlatego mu pomagamy. Jestem z osobą, która prowadzi ten punkt, na którym właśnie jesteśmy. Powiesz mi tak w tajemnicy do naszych widzów, jakie jest hasło? Hasło to są cytaty z Kubusia Puchatka. Jeden to jest lubię miodek, pozostałe dwa to są... Nie wiem, czy słyszycie te krzyki w tle, albo nie słyszycie, ale nasza druhna Agatka mega wczuła się w swoją rolę tygryska i na jej punkcie są elementy pierwszej pomocy, czyli nadal kontynuujemy to, co nauczyliśmy się na teorii. Agatka ma, znaczy, przepraszam, nie Agatka, nasz tygrysek ma złamaną nogę i nasi harcerze będą musieli jej bardzo pomóc, bo bardzo przez to cierpi. Dotarliśmy do amfiteatru, gdzie jest punkt bardzo typowo harcerski, ponieważ, słuchajcie, jest związany z szyszkami, nie? Tutaj rzucają szyszkami do celu. Tak, ale to nie jest tak, że jest tak łatwo, bo jakby ten cel się rusza i on jest w różnych punktach i żeby trafić, to trzeba się trochę wysilić. Ale są szyszki! Thank you.
jeszcze dzisiejszy dzień, tak w sumie to wczorajszy, bo nagrywam to już następnego dnia, bo wczoraj nie zdążyłam, ale udaliśmy się jeszcze na wspólną sesję zdjęciową w mundurach przy zachodzie słońca i odbył się wieczorny apel w amfiteatrze.